Rada Powiatu na czwartkowej sesji udzieliła absolutorium i wotum zaufania zarządowi powiatu, głosowania poprzedziły sprawozdanie starosty oraz omawianie raportu o stanie powiatu. Pięćdziesiątą sesję obecnej kadencji Rady Powiatu prowadziła przewodnicząca Barbara Kamińska. Na początku obrad uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego niedawno wicestarosty wodzisławskiego Tadeusza Skatuły, który rozpoczął wraz z byłym starostą tczewskim Józefem Puczyńskim owocną współpracę powiatów wodzisławskiego i tczewskiego. W pierwszej części sesji tradycyjnie starosta przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności zarządu powiatu. Informację o odpowiedziach na interpelacje. Apelacje i zapytania odczytała wiceprzewodnicząca Rady Maria Taraszkiewicz Górzyńska. Na pytania radnych dotyczące stanu przygotowań do sezonu letniego służb mundurowych odpowiadali komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Mruz oraz przedstawiciel komendy powiatowej policji Krzysztof Tarnowski. Rada głosowała nad kilkoma uchwałami, dwie z nich dotyczyły korekty tegorocznego budżetu. Debatę na temat raportu o stanie powiatu za rok 2022 rozpoczęła. Począł radny Tomasz Kajzer. Głos zabierali także Adam Kucharek, Jan Kulas, Witold Sosnowski, Piotr Łaga, Alicja Gajewska, Roman Małecki i Dariusz Godlewski. Po debacie Rada głosowała nad udzieleniem wotum zaufania zarządowi powiatu. Większość dwunastu radnych głosowało za, sześcioro wstrzymało się od głosu, a trzech było przeciwnych. Ostatnia uchwała sesji dotyczyła udzielenia zarządowi absolutorium za realizację ubiegłorocznego budżetu. Po dyskusji oraz przedstawieniach. W przedstawieniu opinii komisji radnych absolutorium udzielono przy 16 głosach za, dwóch wstrzymujących się i trzech przeciwnych. W części poświęconej wnioskom i interpelacjom głos zabrali Marek Modrzejewski, Dariusz Godlewski i Adam Kucharek.